Na razie są wybory do Parlamentu Europejskiego, tutaj trudno mówić o koalicjach. Ja się tymi sondażami zupełnie nie przejmuję, dlatego że one są bardzo różne. W niektórych mamy taki wynik, o jakim pan wspomniał, ale jest też wiele sondaży, w których przekraczamy próg 5%. My jesteśmy nowym ugrupowaniem. Podczas tej kampanii chcemy się zaprezentować Polakom, przedstawić nasz program, przedstawić naszych kandydatów. Ja jestem dosyć spokojny o wynik. Uważam, że 26 maja okaże się, że Polska Razem weszła do Parlamentu Europejskiego. Jeżeli chodzi o przyszłoroczne wybory parlamentarne, to my po tych wyborach, jeżeli się znajdziemy w polskim Sejmie, przedstawimy nasze postulaty programowe. One będą dotyczyć przede wszystkim gospodarki, obniżenia podatków, obniżenia kosztów pracy, tak żeby Polacy zarabiali więcej, uproszczenia prawa gospodarczego, ograniczenia biurokracji, wyrównania szans polskich przedsiębiorców i inwestorów zagranicznych, bo ci zagraniczni inwestorzy mają w Polsce mnóstwo niesprawiedliwych przywilejów. I będziemy gotowi rządzić z tymi partiami, które zaakceptują odpowiednio dużą część naszych postulatów. No ale obecnie z kim wam najbardziej po drodze? Jesteśmy partią centroprawicową. Jesteśmy taką partią usytuowaną gdzieś między Platformą a PiS-em. Osobiście gotów jestem i do współpracy z PiS-em, i do współpracy z Platformą. Na pewno Polska Razem nie przyłączy się do tego, co Donald Tusk i Leszek Miller nazywają kordonem sanitarnym wokół PiS-u, bo uważam, że takie podejście byłoby całkowicie niedemokratyczne, jeżeli ktoś mówi, że PiS jest partią, którą należy izolować, to w ten sposób wyraża pogardę dla tych 20-20% Polaków, którzy głosują na PiS. Zdecydowanie tak na wszystkie z pańskich pytań. Trzeba obniżyć podatki, wtedy się zacznie rozwijać gospodarka. Za wcześnie, żeby mówić o tym, do jakiego progu, dlatego że zobaczymy, w jakim stanie obecna koalicja rządowa zostawi polski budżet i polską gospodarkę. Natomiast my chcemy z jednej strony obniżać podatki, ale z drugiej strony chcemy, żeby te podatki były płacone przez wszystkich. Dzisiaj jest tak, że co roku, według oficjalnych danych Ministerstwa Finansów, co roku do budżetu państwa nie wpływa około 30 miliardów złotych. Kto nie płaci tych pieniędzy? Nie polscy przedsiębiorcy. Polscy przedsiębiorcy płacą podatki. Natomiast podatków nie płacą duże koncerny zagraniczne, które działają na terenie Polski, mają ogromne obroty, a nie wykazują żadnego zysku. W rzeczywistości oczywiście ten zysk jest wyprowadzany za granicę. Dobrym przykładem są te duże galerie handlowe należące do międzynarodowych sieci. One mają wielomiliardowe obroty, a nie wykazują żadnego zysku. Efekt jest taki, że padają polskie sklepy, bo polscy kupcy płacą podatki, muszą konkurować z dużymi galeriami handlowymi, a ci zagraniczni właściciele tych galerii unikają płacenia podatków w Polsce. My chcemy pójść pod tym względem drogą podobną do Viktora Orbana. On zastąpił podatek od zysku, który jest łatwy do uniknięcia, bo zysk zawsze można gdzieś tam zamieść pod dywan, można wyprowadzić za granicę. Orban zastąpił to podatkiem obrotowym. Obrotu już nie da się ukryć i wtedy podatki płaciliby w Polsce wszyscy. VAT koalicja rządowa podniosła niestety również moimi rękoma. Wtedy minister Rostowski przekonywał nas, polityków Platformy, że to jest konieczne, żeby uratować polski budżet i że w roku 2014 ten VAT zostanie ponownie obniżony. Teraz słyszymy już o roku 2016. Ja uważam, że jeżeli gospodarka ma się rozwijać, to podatki muszą być jak najniższe. Dlatego domagamy się obniżenia VAT-u jeszcze w tej kadencji. O 1 punkt procentowy? Czy na razie o 1 punkt procentowy, skoro nie można o więcej, ale docelowo chcielibyśmy obniżyć podatki znacznie więcej. A co z naszym zadłużeniem? Minister Rostowski dosyć znacząco zadłużył Polskę. Jak on zadłużył Polskę, to się dowiemy tak naprawdę wtedy, kiedy do Ministerstwa Finansów wejdzie kolejna ekipa rządowa. Dlatego, że ja miałem już, będąc w Platformie, takie podejrzenia, że minister Rostowski dużą część długu gdzieś tam zrolował i schował pod dywan. Obym się mylił, ale jeżeli tak się okaże, to, no, to będzie wiadomość bardzo zła dla wszystkich Polaków.
Ja jestem zwolennikiem bardzo daleko idącej prywatyzacji, natomiast w rękach państwa powinny pozostać spółki strategiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju, czyli przede wszystkim spółki energetyczne. Proponujemy po pierwsze roczny płatny urlop macierzyński dla każdej mamy. Nie można dzielić matek na Polki pierwszej kategorii i Polki drugiej kategorii. Dzisiaj jest tak, że z płatnego urlopu macierzyńskiego mogą korzystać tylko te Polki, które są zatrudnione na umowach etatowych. To jest zaledwie 1/3 młodych Polek. My uważamy, że każdej matce taki urlop powinien przysługiwać, nawet jeżeli jest zatrudniona na umowę zlecenie, niesłusznie zwaną umową śmieciową, czy jest studentką, uczy się albo właśnie poszukuje pracy. Więc to jest pierwszy instrument pomocy dla młodych rodzin. Drugi instrument to tak zwany bon wychowawczy. Utrzymanie dziecka w przedszkolu kosztuje dzisiaj średnio około 600 zł. My chcemy, żeby każda para rodziców otrzymywała na każde dziecko taki bon i sama by decydowała, czy tym bonem zapłacić w przedszkolu, czy przeznaczyć na opłacenie na przykład opiekunki do dziecka, czy też ten bon zatrzymywałaby w swoich rękach i otrzymywała równowartość ta osoba spośród rodziców, no na ogół to są mamy, która poświęca się wychowaniu dziecka w domu. Ja należałem do partii, która coraz bardziej przypominała taki bezkształtny worek. Platforma Obywatelska, która kiedyś miała być partią konserwatywno-liberalną, przekształciła się w coś w rodzaju BBWR-u. Donald Tusk ściągał tam ludzi od prawa do lewa. Dlatego bardzo mi zależy na tym, żeby Polska Razem była ugrupowaniem o jasnym programie. Stąd odrzuciłem propozycję Zbigniewa Ziobry, aby utworzyć wspólne listy Polski Razem i Solidarnej Polski, dlatego że Solidarna Polska w sprawach gospodarczych opowiada się za rozwiązaniami socjalistycznymi, a my jesteśmy zdecydowanymi wolnorynkowcami. Pod tym względem blisko nam do nowej prawicy Janusza Korwin-Mikke, no ale z kolei od nowej prawicy różni nas stosunek do Unii Europejskiej. My jesteśmy zwolennikami pozostania Polski w Unii Europejskiej. Janusz Korwin-Mikke uważa, że Polska powinna wyjść z Unii i w ogóle Unia powinna zostać wysadzona w powietrze, jak on mówi. Różni nas także stosunek do sprawy Ukrainy, dlatego że Janusz Korwin-Mikke zajmuje stanowisko wyraźnie prorosyjskie, a my uważamy, że bezpieczeństwo Polaków wymaga istnienia między Polską a Rosją buforu w postaci niezależnej, suwerennej Ukrainy. No, przede wszystkim trzeba ją ograniczać. Żeby ograniczać biurokrację, to trzeba upraszczać prawo. Kiedy byłem ministrem sprawiedliwości, zajmowałem się właśnie upraszczaniem prawa gospodarczego, czy deregulacją, tak zwaną deregulacją zawodów, czyli poszerzeniem dostępu do wielu zawodów, bo dzisiaj ten dostęp, zwłaszcza dla młodych ludzi, jest bardzo ograniczony. Efekty tych działań były doceniane na przykład przez Bank Światowy, który dwukrotnie w swoich rankingach przyznał Polsce bardzo wysoką pozycję, jeżeli chodzi o tempo poprawy warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Niestety tylko za sprawą moich reform. W rzeczywistości tymi reformami powinien zajmować się cały rząd, a ja odszedłem z platformy między innymi dlatego, że wbrew programowi, wbrew zapowiedziom, że Platforma będzie ograniczać zatrudnienie w administracji państwowej, no, na potęgę rozszerzano biurokrację, w dodatku zatrudniając tam na ogół własnych kolesiów partyjnych. Jeżeli chodzi o odpowiedzialność parlamentarzystów, to jedynym, ale za to bardzo skutecznym narzędziem rozliczania ich są wybory, kartka wyborcza. Trzeba patrzeć, do jakiego stopnia dany polityk spełnia swoje zapowiedzi i potem go oceniać. Natomiast jeżeli chodzi o odpowiedzialność urzędników, jest ustawa, odpowiednia ustawa, ona jest na razie martwym zapisem, bo ja mam wrażenie, że ze strony rządu brak jest woli dyscyplinowania administracji, brak jest woli dyscyplinowania urzędników.
jestem zwolennikiem zachowania immunitetu tylko w tym zakresie, w jakim on chroni posła przed negatywnymi skutkami działań związanych z piastowaniem mandatu poselskiego. Czyli na przykład, jeżeli jako poseł krytykuję zagraniczne koncerny za to, że nie płacą podatków w Polsce, to w tym zakresie powinienem być chroniony, bo inaczej te zagraniczne koncerny mogłyby takiego niepokornego posła zniszczyć. Natomiast jeżeli wypiję piwa, potem siądę za kierownicą, powinienem być traktowany dokładnie tak samo jak każdy inny obywatel. Głosowanie rodzinne to jest taki pomysł, który się pojawia w coraz większej liczbie krajów, przede wszystkim europejskich. Chodzi o wyrównanie szans młodego pokolenia, bo my się bardzo szybko starzejemy. My, nie tylko Polacy, wszyscy w Europie, wszystkie społeczeństwa w Europie. I w związku z tym to pokolenie, które ja reprezentuję, pokolenie starsze, zyskuje ogromną przewagę polityczną nad młodszymi pokoleniami. Dlatego my proponujemy, żeby przyjąć zasadę jeden obywatel, jeden głos. Dziecko też jest obywatelem, oczywiście do ukończenia 18 roku życia. Ono nie może głosować samodzielnie, ale głosem tego dziecka dysponowaliby rodzice. Czyli przykładowo, jeżeli małżeństwo ma dwoje dzieci, to każdy z małżonków przy urnach wyborczych dysponowałby dwoma głosami. Jednym swoim i drugim głosem jednego z dzieci. Jeżeli natomiast to małżeństwo miałoby na przykład jedno dziecko, to każdy z, i mąż, i żona dysponowaliby 1,5 głosem. Polska powinna stanąć po stronie Ukrainy. Pod tym względem ja nie krytykuję działań Donalda Tuska i ministra Sikorskiego, tylko Polska powinna stanąć po stronie Ukrainy w sposób skuteczny. Tej skuteczności niestety polskiej dyplomacji zabrakło. Przypomnę, że głównym celem polskiej prezydencji było doprowadzenie do podpisania umowy stowarzyszeniowej między Ukrainą a Unią Europejską. Tego celu się nie udało zrealizować. Potem, kiedy upadł prezydent Janukowicz, nawet wtedy minister Sikorski i premier Tusk nie zdołali doprowadzić do podpisania tej umowy. Nie udało się nam także zmobilizować krajów zachodnich do skutecznej ochrony Ukrainy przed rosyjską agresją. Dzisiaj widać wyraźnie, że Wielka Brytania, Francja, a zwłaszcza Niemcy poświęciły Ukrainę na rzecz dobrych stosunków handlowych z Rosją. Powinniśmy wyciągnąć z tego wniosek. Musimy wzmacniać polską armię. Musimy też zacieśniać relacje z naszymi sąsiadami tutaj z Europy Środkowej. Bo to, że mamy dobre stosunki z Niemcami, jak się okazało, jak pokazał przykład Ukrainy, nie wystarcza. Dla Angeli Merkel najważniejsze są interesy niemieckiego biznesu. Czyli można to spuentować tak, że jeśli Angela Merkel będzie miała interes, żeby się dogadać z Rosjanami, to też Polska może sprzedać? Niestety to jest zupełnie oczywiste. Zresztą w pewnym sensie zostaliśmy już w cudzysłowie sprzedani. Mam na myśli budowę na dnie Bałtyku tego gazociągu, który omija Polskę i może być w przyszłości instrumentem bardzo silnej rosyjskiej presji na Polskę. Mam nadzieję, że żaden, bo wydaje mi się, że ta wojna, którą oni toczą, jest wojną kompletnie jałową z punktu widzenia codziennego życia i interesów normalnych Polaków. Platforma i PiS starają się podzielić scenę polityczną na pół, a przy okazji rozbijają więzi społeczne, dzielą jeden naród na dwa wrogie plemiona. Polska razem powstała między innymi po to, żeby wreszcie tę wojnę polsko-polską zakończyć.